Witam Was serdecznie w drugim odcinku podcastu Porozmawiajmy o IT. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i dziś będę opowiadał o budowaniu marki osobistej przez programistów, testerów, ogólnie ludzi z branży IT. Przedstawię, czym jest marka osobista, dlaczego jej świadome budowanie jest ważne i omówię metody, jak to robić w praktyce. No więc rozpocznijmy od tego, czym właściwie jest marka osobista i czym jest budowanie marki osobistej. Budowanie marki osobistej to jest inaczej autopromocja, czyli promocja siebie. Autopromocja to nic innego niż łączenie siebie, swoich wartości z ludźmi, którzy potrzebują właśnie Twoich produktów, Twoich usług. Marka osobista to nasze wartości, umiejętności i także to, w jaki sposób przekazujemy te wartości, jak wygląda ten nasz przekaz medialny. Istotne są też inne elementy marki w ogólności, takie jak jakaś tam oprawa wizualna i niezbędna jest również konsekwencja, czyli ciągłe pokazywanie tej marki w sposób spójny. Myślę, że jeszcze później przejdziemy do poszczególnych tych elementów. To budowanie marki to wysyłanie spójnego przekazu medialnego do Twojej określonej grupy odbiorców i tutaj ta nisza jest dosyć istotna, czyli nie można budować marki wokoło bycia ekspertem od wszystkiego, trzeba się skupić na jakiejś określonej niszy. Tak naprawdę każdy z nas ma tą markę osobistą, czy tego chce, czy nie, ponieważ buduje ten obraz siebie, w jaki sposób jest postrzegany praktycznie codziennie. Ponieważ codziennie mamy możliwość kontaktu z ludźmi, pokazywania siebie, występowania przed nimi. Trzeba pamiętać o tym, że kreowanie marki osobistej, czy w ogóle marki jakiejkolwiek, to proces długotrwały. W przypadku marki osobistej jest to budowanie pozycji eksperta, a zatem oczywiście wymaga to czasu, również konsekwencji i licznego pokazywania swojej marki. To liczne pokazywanie to właśnie nic innego niż autopromocja. I o tym opowiem za chwilę. Można by się było zastanowić, po co tak naprawdę ludziom z branży IT, programistom, testerom, po co budowanie tej marki. Budowanie marki osobistej w tym przypadku to budowanie reputacji, budowanie pozycji eksperta w danej dziedzinie. I jeśli tak naprawdę dopiero zaczynasz gdzieś swoją przygodę w tej branży, to możesz się zastanawiać, po co tobie ta marka osobista. Pozwól, że posłużę się bardzo prostym przykładem. Wyobraź sobie, że pójdziesz na rozmowę kwalifikacyjną i będzie kilku kandydatów o podobnych umiejętnościach, a ty na przykład wcześniej jesteś w jakiś sposób znany w branży czy w tej dziedzinie, ponieważ na przykład piszesz artykuły na swoim blogu. A jeszcze wyobraź sobie, że osoba, która przeprowadza z tobą tą rozmowę kwalifikacyjną, czyta twojego bloga, czy w ogóle miała możliwość przeczytania jakiegoś artykułu. No to oczywiście tutaj twoja pozycja jest znacznie silniejsza. W przypadku, kiedy masz już wiele lat doświadczenia w branży, to tak naprawdę powiedziałbym, że ta marka osobista staje się jeszcze bardziej cenna, bo jest coś takiego, że programiści rozwijają swoje umiejętności takie techniczne gdzieś do około 10 roku doświadczenia zawodowego, tak plus minus, i później tak naprawdę trzeba zacząć konkurować, że tak powiem, czymś innym niż tylko tym swoim skillem. I w takim przypadku pozycja Twojej marki osobistej, w jaki sposób jest ona silna czy rozpoznawalna, może właśnie być tym czynnikiem decydującym. Zatem marka osobista to nie jest tylko coś, co jest potrzebne, kiedy będziesz chciał sprzedawać jakieś swoje produkty czy usługi klientom. Może się ona przydać chociażby w Twojej pracy, kiedy chcesz pewne decyzje czy jakieś rozwiązania przepchnąć, tak? I jeśli masz tą pozycję eksperta, jeśli Twoja marka osobista jest silna, no to pójdzie Ci to zdecydowanie prościej. W przypadku budowania marki, tak jak powiedziałem, istotne jest to, że budujesz sobie autorytet.
oprócz tego, że cały czas masz tą pozycję eksperta, którą sobie wypracowałeś i niesiesz to przez całą swoją karierę, to jeszcze pozycja, silna pozycja marki osobistej twojej daje ci możliwość wpływania na ludzi, czyli bycia wpływowym, właśnie tak jak mówiłem, możliwości wpływania na podejmowanie decyzji. Myślę więc, że już widzisz, że twoja marka osobista to tak naprawdę ty. Musi być ona spójna, bo twój przekaz medialny musi być spójny i musi być ona konsekwentna, czyli musisz wiele razy dawać możliwość pokazania siebie, tak? Czyli właśnie tej autopromocji. Teraz myślę, że możemy się zastanowić i omówić, jak zatem się promować. Oczywiście są tutaj liczne kanały medialne dla ludzi z branży IT. Naturalnym takim kanałem medialnym jest internet. Na co dzień się z nim stykają. Mogę zaryzykować, że nie tylko są konsumentami, tak, tego kontentu, który można tam znaleźć, ale również producentami. Także zdecydowanie internet jest najlepszą metodą autopromocji dla ludzi z branży IT, ponieważ jest też możliwością najtańszą i pozwala w dzisiejszych czasach na dotarcie do bardzo dużej grupy od potencjalnych odbiorców, zatem też relatywnie ten wpływ kanału, jakim jest kanał medialnego, którym jest internet, jest stosunkowo szeroki. I za chwilę przejdę do omówienia takich według mnie podstawowych, niezbędnych, wręcz najczęściej spotykanych kanałów multimedialnych, medialnych w internecie. Możesz wybrać sobie jeden, dwa lub więcej z tych kanałów, w zależności, który będzie Tobie odpowiadał. Możesz też, tak jak to robi na przykład Pat Flynn, jak on to mówi, być wszędzie, czyli promować się na bardzo wielu różnych portalach, czy przez bardzo wiele kanałów medialnych. Jest to oczywiście trudne, czasochłonne, nie każdemu to przypada do gustu, natomiast można też powiedzieć, że im więcej Cię jest w internecie, tym większa jest szansa, że Twoja marka będzie szybciej rozpoznawalna, no i przede wszystkim szerzej rozpoznawalna. Takim pierwszym, najbardziej podstawowym kanałem medialnym jest blog. To jest jedna z takich rzeczy, które osobiście doradzam, żeby zdecydowanie mieć, posiadać. Jest to bardzo, co by tutaj nie mówić, bardzo tania forma autopromocji, tak? Jest wiele darmowych platform, które dają takie możliwości, jak Medium, Tumblr, WordPress, tak? Quora, Blogger i tak dalej, a więc nie musimy nawet inwestować w jakiś sposób pieniędzy w to, żeby swój blog posiadać. Zobacz, większość tak naprawdę znanych gdzieś programistów czy ludzi z branży IT ma swoje blogi. Są oni z nimi utożsamiani. Te nazwy tak naprawdę łączą się jednocześnie z osobą tego człowieka, są jego wizytówką. W przypadku prowadzenia bloga istotna jest konsekwencja wpisów, to znaczy nawet jeśli one są raz na tydzień czy dwa, to warto się trzymać tego kalendarza, ponieważ jeśli masz już pewną grupę odbiorców, którzy regularnie czytają Twojego bloga, no to wyrabiasz w nich jakiś taki nawyk czy takie oczekiwanie, że w określonym nawet dniu tygodnia czy z określonym kalendarzem publikacji będziesz nowe wpisy publikował. W przypadku bloga istotne jest też SEO. SEO, czyli promocja tego bloga w internecie pod względem wyszukiwalności, tak? Czyli taka optymalizacja treści, żeby łatwiej były one wyszukiwalne w takich popularnych wyszukiwarkach. Możesz się zastanowić, albo możesz mieć takie poczucie, że jako początkujący programista na przykład tak nie masz nic ciekawego do powiedzenia. I tutaj to jest taka jedna z wielu pułapek właśnie prowadzenia bloga. To jest oczywiście nieprawda, ponieważ zawsze jest ktoś, kto jest, tak w cudzysłowie, o krok do tyłu. Ktoś, kto
jeszcze nawet nie dotarł do tego miejsca, w którym ty jesteś, więc zawsze, zawsze możesz mu nawet o takich podstawach powiedzieć, które dla ciebie wydają się oczywiste, natomiast dla kogoś, kto zupełnie zaczyna, może być to cenne źródło informacji. Możesz też napisać, jak rozwiązałeś dany problem, czyli z czym miałeś jakąś trudność, w jaki sposób sobie z tym poradziłeś. Musisz pamiętać o tym, że często blog jest czytany nie dla samej suchej wiedzy technicznej, ale właśnie dlatego, w jaki sposób ktoś konkretnie sobie z danym problemem poradził. Oprócz tego, że poprzez bloga dajesz wartość czytelnikowi, to często jest też tak, żeby napisać jakiś post na blogu, musisz tą swoją wiedzę trochę pogłębić, usystematyzować, ułożyć sobie to, więc można powiedzieć, że również dla osoby piszącej jest to fajna sprawa, żeby tą swoją wiedzę właśnie pogłębiać. Wręcz zalecałbym, że jeśli startujesz na przykład z nową technologią, nie wiem, z nowym językiem, jakimś frameworkiem, nową praktyką, warto jest od razu na ten temat blogować, bo wtedy twój proces nauki będzie szybszy. Takie dwie jeszcze rady co do bloga, które mogę dać, to, że warto promować swoje wpisy, udostępniając na przykład na portalach społecznościowych, i warto czasem pisać artykuły tak zwane wiralowe na tematy, które wiesz, że mogą się cieszyć jakimś szerszym powodzeniem. Kolejnym takim kanałem medialnym, który się fajnie sprawdza, jest oczywiście YouTube, czyli druga pod względem wielkości platforma, system, tak, strona internetowa na świecie. I tutaj masz kilka możliwości, jeśli w jakiś sposób nie chcesz, bo obawiasz się pokazywać swoją twarz, występować przed kamerą, to możesz zrobić screencasty, pokazując, jak klikasz i jak rozwiązujesz dany problem. Dla kogoś, kto to ogląda, to jest bardzo cenna rzecz. Jeśli natomiast bardziej jesteś zaznajomiony już, czy bardziej otwarty na tego typu rzeczy, możesz prowadzić swojego vloga programistycznego opisującego, jak na przykład twój tydzień pracy wygląda. Myślę, że jest to też fajny sposób, żeby pokazać bardziej swoją ludzką twarz. Kolejny kanał medialny, o którym chciałbym powiedzieć, to jest podcast. Podcasting w Polsce staje się coraz bardziej popularny. Coraz więcej fajnych podcastów można usłyszeć. I jest to na pewno bardziej wymagająca forma, wymaga trochę przygotowania, wymaga też więcej jakiejś zrobienia researchu. Natomiast też jest to fajne źródło, fajna możliwość budowania swojej marki, budowania takiej wizji siebie jako właśnie eksperta. Masz możliwość sam omawiać pewne tematy, które na przykład, na których się znasz, które gdzieś tam wynikają z twojego doświadczenia, lub też masz możliwość zapraszania gości, rozmawiania z nimi, zadawania im pytań. Pewnie też nie do przecenienia w dzisiejszych czasach są portale społecznościowe. Powiedziałbym, że marketing, tak, taki marketing samego siebie w mediach społecznościowych jest kluczowy na dzień dzisiejszy. I tutaj masz kilka możliwości, oprócz poszerzania sieci kontaktów, zapraszania ludzi na przykład na LinkedInie, masz też możliwość budowania swojej marki poprzez odpowiadanie na czyjeś problemy, na przykład na grupach facebookowych, ale również promocji swoich wpisów na blogach, także dosyć szerokie spektrum różnych zastosowań. Takie medium społecznościowe, czy taki portal społecznościowy, który według mnie jest takim must have, to jest LinkedIn, czyli twoje, można powiedzieć, CV online. Warto zawsze mieć uaktualnione wszystkie swoje jakieś dane, projekty, czy obecny status zatrudnienia, gdzie pracujesz. Po pierwsze dlatego, że jest to portal wykorzystywany przez rekruterów na jeden z najpopularniejszych pod tym względem. A po drugie zawsze też pozwala pokazać twoje
doświadczenie czy projekty, czyli ktoś, kto szuka informacji o Tobie, bardzo łatwo może je właśnie tam znaleźć. Warto poprosić na przykład znajomych o referencje, kolegów z pracy, z którymi miałeś do czynienia. Warto poprosić o potwierdzenie swoich umiejętności, po to, żeby właśnie ten profil na LinkedInie był taki świadczący o tym, że znasz się na sprawie, że masz szerokie doświadczenie. Warto też może wspomnieć o takim polskim odpowiedniku LinkedInia, że tak powiem, ale już chyba powiem powoli umierającym, czyli Golden Line. Myślę, że to też nic nie kosztuje, żeby jakiś swój aktualniony profil właśnie tam mieć. Następny niezbędny, powiedziałbym, na dzień dzisiejszy portal społecznościowy to jest Facebook, ale tutaj nie mam na myśli tej takiej odnogi Facebooka do przeglądania statusów znajomych, tylko bardziej do budowania swojej marki właśnie poprzez uczestniczenie w grupach, odpowiadanie na jakieś problemy, pytania innych, pomaganie im. Możesz też oczywiście Facebooka wykorzystać w promocji swoich jakichś produktów, jakichś kursów być może online, które zrobiłeś. Możesz również skorzystać z systemu reklam facebookowych do promocji właśnie tych produktów, czy nawet jakichś swoich wpisów na blogu. Kolejny portal to oczywiście Twitter. Tutaj polecam udzielanie się w dyskusjach, obserwowanie znanych programistów, firm, angażowanie się w jakieś dyskusje, które są prowadzone po to, żeby ludzie po prostu Cię kojarzyli, że jesteś z tą branżą, czy z tą firmą, czy z takim wątkiem skojarzony i że przede wszystkim, że się na tym znasz. Także uczestnicz w tych dyskusjach, odpowiednio taguj, używaj hashtagów w swoich tweetach. Warto też pewnie uczestniczyć w takich rzeczach jak jakieś fora branżowe, to też jest fajny sposób budowania tej marki, czy ostatnio popularniejsze nawet jakieś kanały na Slacku, czy całe grupy na Slacku, czyli wszędzie tam, gdzie jesteś w stanie się w swojej niszy pokazać jako ekspert w dziedzinie. Tutaj też polecam portal Quora.com. Osobiście z tego korzystam do właśnie budowania swojej marki, odpowiadając na pytania branżowe, pytania innych. Oprócz portali społecznościowych, dalszą możliwością, kolejną możliwością budowania swojej marki w branży IT jest występowanie na konferencjach jako prelegent, prowadzenie jakichś innych prezentacji. Jest to już bardziej zaawansowana forma, ponieważ wymaga posiadania jakiejś pozycji swojej marki, żeby być w ogóle zaproszonym jako prelegent. Natomiast stanowi niezwykle silny i efektywny sposób budowania swojej marki, ponieważ występowanie na żywo przed grupą ludzi powoduje budowanie takiej więzi nauczyciel-uczeń, czyli twój autorytet automatycznie skacze bardzo wysoko. Oczywiście nie jest to łatwa forma, tak jak mówiłem, występowania publicznego i wymaga też, jak mówiłem, już zbudowania swojej marki wcześniej, żeby do tego etapu dojść. Jak możesz rozpocząć? Najłatwiej jest rozpocząć w swojej firmie, gdzie możesz robić prezentacje dla swoich kolegów, współpracowników, czyli możesz nabywać te niezbędne umiejętności właśnie w takiej wąskiej grupie, którą znasz. Możesz też skorzystać z takich grup Toastmasters, gdzie z pewnością nauczysz się publicznych wystąpień. Jeśli już pozostajemy przy takich bardziej, powiedziałbym, zaawansowanych formach budowania marki, to mogę powiedzieć, że pisanie artykułów i książek to też jest niezwykle skuteczny sposób. Pisanie artykułów do czasopism branżowych, no i pisanie książek. Oczywiście wymaga to sporej inwestycji czasu, natomiast rozpoznawalność ludzi, którzy napisali swoją książkę, czy też ich pozycja w branży automatycznie skacze bardzo wysoko. Także warto o tym pomyśleć. Musisz wiedzieć, że
pisanie właśnie takich artykułów czy książek to zazwyczaj nie jest dochodowy biznes. To jest raczej coś, co możesz traktować jako dodatek do budowania swojego autorytetu. Możesz też pomyśleć o napisaniu e-booka i udostępnieniu go na swojej stronie, na swoim blogu. Nie musi być to coś super, super wielkiego. Natomiast niezwykle skuteczny i fajny sposób na budowanie marki, szczerze polecam. Dla programistów pewnie też niezbędne w dzisiejszych czasach jest posiadanie konta na GitHubie z jakimiś projektami open source czy z publicznie udostępnionymi efektami swoich pet projektów, tak, swoich jakichś dodatkowych prac. Bowiem, że jest to oszczędność czasu też w rekrutacjach, kiedy właśnie firma może łatwo sprawdzić jakość twojej pracy, co już robiłeś, ty się możesz natomiast pochwalić jakością swojego kodu. Także też warto właśnie mieć fajne rozbudowane konto na GitHubie albo wręcz uczestniczyć w projektach open source'owych. To jest też świetny sposób dla programistów. Ogólnie musisz wiedzieć, że jeśli chodzi o budowanie swojej marki, to musisz komuś dawać wartość. Nie możesz być nachalny z promocją tej marki, nie możesz spamować, ponieważ to nie jest skuteczny sposób, bo wręcz może się obrócić przeciwko tobie. Jeśli natomiast nie będziesz tak bardzo aktywnie myślał o promocji siebie, jeśli będziesz starał się pomagać innym, to uwierz mi, że w krótkim czasie staniesz się rozpoznawalny, staniesz się autorytetem, ekspertem i właśnie odpowiadanie na pytania innych, pomaganie im, czyli ogólnie dawanie wartości, to jest najprostszy sposób na to, żeby ludzie się przywiązali do twojej marki, tak? Wtedy, kiedy dajesz im coś cennego. Kiedy zaczniesz to robić, kiedy zaczniesz promować siebie, budować swoją markę osobistą, musisz wiedzieć o tym, że spotka cię krytyka i zazdrość. I to jest normalne, nie możesz się poddawać, nie możesz odpuszczać. Z pewnością wyleje się na ciebie dużo hejtu, zwłaszcza na różnych portalach społecznościowych, gdzie w dzisiejszych czasach w internecie anonimowy hejt to jest plaga. Bardzo łatwo to robić, a musisz być świadomy, że budowanie marki to nie jest coś prostego. Wymaga to czasu, wymaga konsekwencji. Znacznie prościej jest po prostu hejtować niż budować sam siebie, tak, swoją markę i dawać wartość innym. Oczywiście feedback jest ważny. To nie znaczy, że nie musisz słuchać tego, co mówią na twój temat. Natomiast feedback pozytywny, feedback taki, który spowoduje, że zaczniesz się dalej rozwijać. Także tego powinieneś jak najbardziej słuchać. Nie bój się tego, że możesz być oceniony jako niekompetentny. Często ludzie boją się występować publicznie i swoją markę promować, dlatego że właśnie obawiają się tej krytyki. To jest tak, że często nie zdajemy sobie sprawy, ile wiemy, ile potrafimy. Wydaje się to dla nas naturalne i nie zdajemy sobie sprawy, jak długą drogę pokonaliśmy do tego, żeby nabyć te umiejętności. Jest mnóstwo ludzi, którzy dopiero zaczynają, którzy mają liczne problemy, w których rozwiązaniu możesz im pomóc. Także uwierz w siebie, na pewno masz mnóstwo umiejętności, mnóstwo kompetencji, które mogą świadczyć o tobie, z którymi możesz się podzielić. Do tego cię bardzo zachęcam. Zachęcam cię, żebyś wyszedł poza strefę swojego komfortu i żebyś już dzisiaj, jeśli jeszcze tego nie robisz, żebyś zaczął budować swoją markę, ponieważ, tak jak powiedziałem, jest to proces długotrwały, ale bardzo się opłacający. To na tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci za uwagę i zachęcam do oceniania i komentowania na iTunes i Stitcher. Poproszę Cię też o polubienie fanpage'a na Facebooku. Wszystkie linki znajdą się w notatce do tego odcinka. Dziękuję i do usłyszenia.